No cześć, witajcie. Udało nam się zrobić na poprzednim filmie pierwszy chapter Siostrzyczek, więc teraz polecimy z drugim. Jak widzicie, przesiadłem się z Tristana na swojego gnojka. Nie żeby Tristan nie starczał, ale wolę mieć pewność. Także tak, misję mamy już wziętą. Widzieliśmy ją w poprzednim filmie, także możemy spokojnie lecieć. Ale czemu są popsute? A. Czaję. Jak widzicie, zmieniłem też trochę fity na moim gnojku. Nie jest to może jakieś optymalne, ponieważ chociażby słyszałem, że nie robi się dwóch różnych rodzajów broni, ponieważ jak wrzucasz ulepszenia, to wrzucasz ulepszenia pod jeden konkretny rodzaj broni, nie? Ale ja nie będę tu salwadżera. A, mam salwadżera, dobrze. Co one do mnie strzelają? Myślę, że pierdyknięcie w nie rakietami by było trochę przegięciem, co? No, on strzela do mnie, jest to menda. Że to o to chodzi, a nie. Bo one tu są puste. Ale chyba nie było nic w misji, nie? O Salwadżerze nic nie mówili, czy mówili.
A, dobra, już widzę. Po prostu tego będziemy musieli zgarnąć. Dużo prądu zżera ten dopalacz. Ale też jest szybki. Używa tego czy nie na nim? A, dobra. Warp drive active. Docking permission requested. Docking request accepted. O! A tego tu się nie spodziewałem, patrzcie. Czyli to są jakby na czas misje. W sumie dobrze wiedzieć. O czym mówię, że bonus nie jest dostępny, bo przekroczyliśmy czas. No dobrze, no. Nie będziemy płakać nad tym. Czyli pewnie gdzieś mam antybiotyki zawieść, tak? Warp drive active.
SUP i depot. To będzie ten. Ciekawe, co by się stało, jakbym wrócił do tych radioaktywnych. Dobra, dopalmy się trochę. O. Ale zobaczcie, jaka różnica. 161. A tutaj dobijamy do prawie 1000. Przebiliśmy 1000. Hała, duże to. Będzie łódzka z piratami. Warp drive active. Powiem wam, rakiety robią robotę. Ciekawe jest to, że on do mnie strzela z kilkunastu kilometrów. Spójrzcie na różnicę zasięgu.
pierwszej kolejności się zajmiemy nimi.
jak szybko mi energia z nim schodzi. Ale widzę, nie jest tak źle.
A zobaczcie, jak tutaj długo się tarcza ładuje. Może być to problematyczne na jakichś dłuższych misjach. Ostatnich.
jest bardziej odporny. Myślę, że jak pojawi się druga fala tutaj, to wypuścimy drony. Chociaż on w sumie, tak a propos tego, co mówiłem wcześniej, on z bliskiej odległości wali rakietami, więc... Raczej ma tu znaczenie tylko maksymalny zasięg, nie miks, nie minimalny. Dużo ich. Tarsze naprawia.
się zacznie kolejna rozruba, może się załadujmy. O, chyba nie będzie kolejnej rozruby. Drony wolę od razu chować do hangaru, bo już mi się kiedyś zdarzyło odlecieć bez nich. Wszedłem w warpa i pozamiatane było. Tak się zastanawiam nad fitem, czy... Bo w sumie tutaj widzę, mam do armura, a... Coś do tarczy by się może przydało. W sumie na, głównie na tarczy polegam. Jakiś recharger. Ale to na spokojnie, jak wrócę, poszukam. Jeżeli zmienię, to na pewno dam wam znać. No mam przecież zaznaczone. No. Jestem ciekaw, czy są tu jakieś statystyki zniszczonych statków, albo jeszcze lepiej zniszczonych statków i rodzajów statków. Wydaje mi się, że rozwaliłem wrak, a nie zabrałem. Tego.
Na początku, jak zaczęliśmy nagrywać, równo odpaliłem na moim alcie retrievera, którego użyczyłem mu do kopania. I powiem wam, że cały czas zbiera. Od początku filmu jeszcze ani razu nie byłem w bazie, tylko przełączam się na inne asteroidy, no bo te się wyczerpują, nie? Czy jak to tam nazwać? Tak. Ale są na zero? To zostawić. To znaczy tak jak są, nie? Wpisać. A jutro będzie na plusie. Przepraszam Was, sprawy służbowe. Czasem kosmos potrafi być naprawdę pusty. W sumie zanim się tam zapuścimy, to po drodze zgarniemy ten statek. Taki konkretnie destroyer jest.
Warp drive active. No to możemy wracać. Docking permission requested. Docking request accepted. Naprawdę, do dupy, że tylko kasę dostaje. Wiecie co? Poczekajcie, coś muszę sprawdzić. Myślałem, że kolejny chapter się zaczyna, ale widzę, że jeszcze nie. Dużo skoków. Tak. Tyle to się naskakałem, jak szukałem najtańszych modułów do swojego Gnosisa. Retriever właśnie się w pełni załadował, więc możemy wracać. Fajnie się zbiera Venturem. Nie wiem, czy nie ma czasem lepszych bonusów niż Retriever, ale osobiście zdecydowanie wolę Retrievera. Czemu? Bo mniej uwagi mu poświęcam. Tak jak teraz, no tutaj sobie robimy misję, a on dla mnie zbiera. Nie muszę się odrywać od głównej gry, żeby zadokować, wyrzucić urobek,
polecieć z powrotem na pole, zacząć zbierać. Ile czasu? Godzinę zbierał? Coś koło tego chyba. Nie wiem, będę edytował film, to zobaczę. Prawie 2 miliony za rudę. Myślę, że nie jest to najgorszy dorobek na tak wczesnym etapie rozgrywki. Tym bardziej, że latam w Hikeseku, a nie na jakiś tam... na czym? Nie na lokacjach z niskim bezpieczeństwem. Z pewnością by szło tam lepiej zarobić, ale no... Bardziej też bym musiał się skupić na tym, że żeby coś mi tutaj nie odstrzeliło tyłka, nie? Gdzie my jesteśmy? Że ten rozdział się za niedługo skończy, bo mnie powoli ziewanie bierze. O. Jesteśmy w Galiente. Zacząłem nagrywać, właśnie kończę drugą kawę i otwieram energetyka. A padam twarzą na dysk. Kawa się odbije przez tego YouTube'a. Requested. Docking request accepted.
akceptujemy. Dokładnie. Także nie będę akceptował, żebyśmy znowu nie stracili bonusu zarobkowego. Mamy drugi chapter za nami. Więc chyba powoli więc chyba powoli pora kończyć. Także zależnie kiedy to oglądacie, miłego dzionka, miłego wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia.